jeszcze raz. Artystą pierwszej klasy musi być, żeby buty szyć. Lajczyński wdam, nowy fason mam. Kręcą nosem i wybrędne są. Gardzą pracą mam. Rumcajs! Dzień dobry, panie starosto! Zarabiasz, Rumcajs, zarabiasz! Tyle co na sól starczy, panie starosto? A podatki zapłacone! Guzik z pętelką nie mam nawet na skórę. Na skórę mieć musisz! Dlaczego? Za chwilę się dowiesz. Wachmistrzu! Łagiew! Wal bęben! Uwaga, uwaga! Ja, starosta i ciński humpal, zamawiam u szewca Rumcajsa nowe buty! Ojej, coś podobnego! I co teraz będzie? A co miało być? Zaświeci słonko, znowu zabłyśnie. Wzięłabym go bez błyszczenia. Powiedz, czy nie zechciałabyś zostać ze mną tutaj w lesie? I taka delikatna, taka czysta. To się zmieni. Przy tym rozbójnictwie to i ja będę się musiała czasami ubrudzić. No powiedz sam. No to jesteś cały ty. Rumcajs, powiedz, czy udało ci się kiedyś coś porządnie załatwić? Nie. A wiesz dlaczego? Bo masz tylko głupstwa w głowie. Ania, powiedz prawdę. Jak długo jeszcze wytrzymasz tutaj ze mną w tej jaskini? To nie dla ciebie. Ty powinnaś mieszkać w pięknym, malowanym domku. Rumcajs, co ty plecisz? Zostanę z tobą, choćby mi przyszło spać na gołej skale. Rany boskie, dlaczego? Ja się kocham. Anka, a nie chciałabyś, żebym był kim innym? No, wolałabym, żebyś był szewcem. Rumcajs, czy ty będziesz jeszcze szewcem? A to wiem, że będę, ale najpierw muszę zajść do Jicina i otworzyć bramę Jicińskiej wieży. Żeby uwolnić księcia pana. I niech sobie żyje długo i szczęśliwie. A tobie pozwoli spokojnie szewcować. Właśnie to miałem na myśli. Całkiem zwykła rzecz, że liczy nie szewc. Artystą pierwszej klasy musi być, żeby buty szyć. Pana warsztat znajdujący się przy wieży zostaje otwarty raz i na zawsze. Własnoręcznie podpisany książę Karol.